Sony próbowało wplątać Lisbeth Salander w kolejną intrygę, ale wygląda na to, że studio raczej samo totalnie zaplątało się w kultowej serii Millennium, co doskonale widać w szalenie przeciętnej dziewczynie w sieci pająka. Nie sposób mówić o tym filmie bez przedstawienia całej zagmatwanej historii adaptacji. Oryginalna trylogia Millennium Stiga Larssona ciągle należy do moich ulubionych czytadeł. W książkach zachwyca przede wszystkim precyzja, z jaką szwedzki autor potrafił budować te sieci intryg i wzajemnych zależności, podbudowujących mroczny kryminał, który momentami przechodzi w porywający thriller. No i oczywiście ta dbałość w budowaniu niezwykle interesujących i oryginalnych postaci. Cała charakterystyka Michaela Blomqvista, niegdyś popularnego dziennikarza śledczego, który znalazł się na życiowym zakręcie, to ciągła walka przeciwności, bo niby jest szlachetny i zdeterminowany, ale jednocześnie szalenie naiwny i nieco ciapowaty w swoich poczynaniach. Podobnie zbudowana przez Larssona została Salander, skrzętnie skrywająca dziewczęce uczucia i potrzeby pod fasadą tej twardej, niezwykle utalentowanej młodej kobiety, która pozwoliła jej z buta wyważyć drzwi do przesiąkniętej wonią taniej wody kolońskiej literatury kryminalnej. Nic więc dziwnego, że cykl Millennium stał się wydawniczym hitem. Miliony sprzedanych książek na całym świecie, do tego trzy szwedzkie ekranizacje, które rozszerzono nawet do 6-odcinkowej miniserii telewizyjnej. Mało tego, filmowi Lisbeth i Mikael, czyli Noomi Rapace i Mikael Nyqvist, szybko zaczęli robić międzynarodową karierę, a Rapace sięgnęła szczytu popularności grając w długo oczekiwanym Prometeuszu Ridleya Scotta. To wszystko sprawiło, że seria Larssona była wszędzie. W tym czasie Sony wykupiło prawa do hollywoodzkich ekranizacji. I mimo sprawnej ręki Finchera, mimo świetnych ról Daniela Craiga i Rooney Mary, to po prostu nie mogło się udać. Wszyscy wiedzieli, kto był tym tytułowym mężczyzną nienawidzącym kobiet i zainteresowani już dawno znali tajemniczą przeszłość Lisbeth. Coraz więcej twórców próbowało też naśladować mrok skandynawskich kryminałów, próbując skopiować również sukces samej dziewczyny. Zaginiona dziewczyna, dziewczyna z pociągu, czy choćby niedawna włoska dziewczyna we mgle. Przesyt. Totalny przesyt. Pewnym wyjściem z sytuacji okazały się kontynuacje literackie Davida Lagercranza, który dekadę po niespodziewanej śmierci Larssona podjął się próby wskrzeszenia serii. Problem w tym, że nowy autor nijak nie potrafi oddać energetycznej narracji oryginalnego twórcy. Owszem, te wszystkie intrygi prezentują się przyzwoicie, ale opisywane są topornym językiem i wypadają zatrważająco schematycznie. Do tego pod piórem Lagercranza postacie, czyli największy wyróżnik trylogii Larssona, totalnie stanęły w miejscu. Funkcjonują jakby w zawieszeniu, dążąc donikąd i ich charakterystyka podchodzi już pod formę karykatury. I co z tego, że w najnowszym filmie Claire Foy w roli Salander robi co może, jeśli bazuje na słabowitym materiale, bo o ile Lagercrantz w literackim pierwowzorze przynajmniej próbował być precyzyjny jak Larsson, o tyle scenariusz Dziewczyny w sieci pająka wygląda jak nieco chaotyczna, nieprzekonująca, niebywale schematyczna papka wszystkiego po trochu. Trzeba przy tym dodać, że film jest dość luźną adaptacją pierwowzoru. Niby Lisbeth musi się zmierzyć z kolejnymi demonami przeszłości, niby jest tu historia Franza Baldera, informatyka, który przeraził się niebezpieczeństw płynących ze stworzonego przez niego oprogramowania i teraz próbuje odzyskać nad nim kontrolę, niby ciągle mamy do czynienia z jego młodym synem, posiadającym niezwykłe umiejętności dzięki zespołowi Savanta, no ale właśnie, o ile w książce Savantyzm jest dla chłopaka wielkim brzemieniem, przez które pozostaje zamknięty we własnym umyśle, nie potrafiąc się efektywnie komunikować z zewnętrznym światem, o tyle w filmie sprawia on wrażenie po prostu małego geniusza o nieco innych talentach niż Lisbeth. Już nie mówiąc o tym, że twórcy z Michaela Blomqvista zrobili jakiegoś nieopierzonego podlotka, który wygląda jakby dopiero odbywał początkujący staż w redakcji Millennium. Mimo 40 lat na karku, Sverrir Gudnason prezentuje się bardzo młodo, co totalnie zaburza odbiór dojrzałej, doświadczonej postaci, którą tak świetnie wygrywali Nyqvist i Craig. Po prostu większość z dokonanych przez twórców zmian odbiera opowieści specyfikę Millennium. Przecież i tak już wcześniej niemało odartą przez Lagercranza, wpychając film w formę kolejnego rutynowego kryminału. Niektórym być może to wystarczy, ale dla mnie Millennium Larssona stawiało poprzeczkę zdecydowanie wyżej. Tymczasem teraz ten charakterystyczny tatuaż Salander zaczyna blaknąć coraz bardziej. Spoilers.
Niechlujstwo scenariusza wynika z ciągłego chodzenia na skróty. Od choćby scena z zabójstwem Baldera, podczas której Lisbeth zostaje odurzona przez truciciela. Morderca wstrzykuje bohaterce specyfik, który totalnie uparaliżuje i jej ręką pociąga za spust, próbując w ten sposób wrobić Salander. Jest moc, jest niepewność, ale oczywiście kobieta ostatecznie jest w stanie wyjść z tego obronną ręką, aby po chwili brać już udział w pościgu samochodowym. W ten sposób całe napięcie zostaje totalnie podporządkowane chaotycznej akcji. Nie mówiąc o tym, że również nielogicznej, bo grupa postanawia zabić Baldera, człowieka, który według dostępnych informacji jako jedyny może rozszyfrować zabezpieczający kod dostępu do oprogramowania. I takich scen jest naprawdę wiele w całym filmie. Scen teoretycznie wyglądających nieźle, ale zaburzających logikę świata przedstawionego. Choćby cały efekciarski finał z absurdalnym wsparciem dla bohaterów w postaci genialnego snajpera, który rozstrzeliwuje wszystkich przeciwników przez ściany. I oczywiście książki Larsona też miewały strasznie naciągane rozwiązania, jak choćby magiczne zmartwychwstanie Lisbeth zaraz na początku trzeciego tomu. Pisarz poświęcał jednak znacznie więcej uwagi, aby po pierwsze umiejętnie je podbudować, aby mimo wszystko prezentowały się dość zgrabnie i po drugie znaleźć dla nich przynajmniej jakiekolwiek wyjaśnienie. Dokładnie w ten sam sposób można analizować postacie. Przecież to już Larson robił z Salander superbohaterkę. Superinteligentna, genialna hakerka z świetnymi umiejętnościami bokserskimi. Tylko że autor oryginałów poświęcał bohaterom znacznie więcej czasu, pokazując ich też od tej drugiej strony. Na przykład Lisbeth, która po rozprawieniu się z członkami gangu motocyklowego próbuje uciec na ogromnej maszynie jednego z bandziorów i co chwilę wywraca się na drodze, bo nie jest w stanie wyważyć jej ciężaru swoim drobnym ciałem. Albo momenty fantastycznie ukazujące skrywane uczucia, jak Salander wewnętrznie zdruzgotana widokiem Michaela z Eriką w finale pierwszego tomu. Tymczasem zarówno Lagerkrantz, jak i twórcy filmu idą po najniższej linii oporu, tworząc karykatury. Superhero Lisbeth i jej sidekick Michael przeciwko kolejnym zbirom. Tu się wrzuci pościg, tam jakąś mroczną tajemnicę i voilà. Na przeciętny kryminał spod znaku wieczornego, czwartkowego zapychacza programowego dla TVN-u wystarczy. Ale czy na pewno o to chodzi?